Cześć tu Oluś i tatoś, witamy w nowym roku. Dawno nie było filmu, ale niestety byłem, co? Chory, jeździłem do szpitalka i mi nacinali migdałka i mi tam wyciskali ropę. Bolało strasznie, mam nadzieję, że antybiotyk biorę, ale i mam w ogóle nadzieję, to życzę wam szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego. I to jest nowy odcinek, znaczy pierwszy odcinek w nowym roku, na naszym kanale, bo już na kanał Olusia, ale to w tym roku już wleciał na kanał, czy to w tamtym roku? Bo dwa odcinki wleciały na twój kanał o kartach Pokémon. A to chyba jeszcze w grudniu. No, mniejsza z tym, mniej gadania. Tak jak widzieliście na pewno na miniaturce, Olek od Best Toys w prezencie dostał oto właśnie ten jeden z największych zestawów. Jest chyba troszkę mniejszy od zestawu wieży ćwiczeń, który był chyba największy ze wszystkich zestawów. I Super najbardziej Things mi się podobał. No ale zobaczymy tego, może ten też. To jest też pierwszy odcinek od dawna, który nie jest jakby sponsorowany, bo to jest prezent Olusia i mógł z nim zrobić co chce, a zdecydował, że jak będzie 150 łap... Możesz nie nagrać, a jak będzie 150 łap... Ja powiedziałem 100, a ty powiedziałeś 150. Bliżej jest mojego 100, ale chcieliśmy wam go pokazać, bo naprawdę Olek czekał kilka dni od gwiazdki, nie otworzył go, nie bawił się nim, żebyśmy mogli nagrać dla was odcinek, żebym ja wyzdrowiał i chociaż mógł w miarę mówić, tak? Olusiu, Ponczusiu. No dobra, mniej gadania, więcej otwierania, ale zanim zaczniemy to... Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, dyn. Dobra, ja myślę, że na 3-4, a może najpierw tylko po... No, i jest i piosenka z Super Things. Super Things! Tylko pokażę, Olusiu. Poczekaj, tylko pokażę. Jest tutaj 8 akcji jakichś do robienia, wszystko nie, pokażemy. Tak? Się nie robi. Nie rozrywa się? A my rozerwiemy. Nie. Nie? No rozerwiemy, przecież ja nie będziemy... Tak... Nie, nie będziemy... To jest, mówię wam, to jest zbieracz pospolity. Zbiera śmieci, wszystko mu jest potrzebne i nie ma już gdzie tego kładać. Nie, nie, Olek, nie. Na 3-4. No to 3-4. Nie mogę. Ło! Dawaj, dawaj. Rozerwane, mili państwo. A, właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz. Zobaczymy. Na razie mi się udało, chociaż może już powiedziałem, nie wiem, napiszcie w komentarzu. Jeżeli powiem słowo dobra, tylko nie bez teraz, to wtedy Olek uderza mnie w brzuch za karę, żebym się oduczył słowo dobra. Tak, Olusiu? No to zaczynam za 3. Nie, no powiedziałem, bez, nie teraz. Więc uwaga, Olek mnie pilnuje, ja siebie też pilnuję, żebym nie mówił tego słowa, bo powtarzam go za często. Ale teraz zaczynamy. 3-4, nie masz. Nie mogę mówić. Okej. Okay. Mamy tutaj... Au, jak se strzeliłem. Mamy tutaj tak zwanego, nie rzadkiego, tylko specjalnego super, znaczy Kazum Kida. Tak? I on zwie się kochani Hagway Star. A to tam jest jeszcze coś. Nie, tu jest. Spokojnie. Gdzie? A, tu. Tu. A, nie, tu nic nie ma. Olek myślał, że tu jeszcze jest coś, ale tu nic nie ma. Widzisz? Ten chyba tajny Zinx jest gdzie indziej. Wiem na pewno, że coś tutaj, zobaczcie. Tu w tym, zaraz będziemy to rozgryzali, co i jak. Mam nożyczki. A mogę ja to rozcinać? To porozcinaj, a ja tu będę odwiązywał. Tylko ruchy kluchy. Chociaż nie musisz się śpieszyć. W ogóle... Olusiu, ale podziękuj. Podziękuj wujkowi Pawłowi przede wszystkim z Best Toys, tak? Że dostałeś taki czaderski prezent. Mieliśmy nagrać film, jak otwiera, ale zapomnieliśmy. Ale powiem, zaraz zniszczysz kotku. Nie tak, kochanie, tak. Okej, okay. To już otworzyłeś. Nie nagraliśmy, ale powiem wam szczerze, że Olek na początku nie wiedział, co to jest. Prawda, Olusiu? Byłeś lekko zaskoczony. Daj, ja tutaj przetnę. I co tam jeszcze? O, powiedz, co jeszcze dostałeś na gwiazdkę. Widzą? Ja dostałem na gwiazdkę karty Pokémon, które są już na moim kanale. O, lepiej się rzeczy i wpadajcie. I co jeszcze dostałeś, Olusiu? I kilka słodyczy i pieniążki. Tylko? Mhm. Bo ja jeszcze coś pamiętam. A, jeszcze fajnie. FIFA 23. A, jeszcze coś pamiętam. Ja jeszcze... O, tu mamy na dole przycisk włącz, wyłącz, więc, bo to wydaje dźwięki. Jeden już słyszeliście, a zaraz pokażemy wam następny. Ale tu jest jeszcze, Olusiu, dla ciebie do odparcia. Zobacz, co tam jest w tym
zestawiku, pudełeczku, co tam jest? Tylko tak się nie chowaj. Uwaga! Co tam jest? I co tu mamy? Brońka. Brońka, pewnie tak wystrzeliwana jak w Super Robotach ostatnio. I nowy Zinx. I nowy Zinx, taki motorek, już był motorek w jednej. A nie było z jednym okiem. Z jednym okiem, bo on ma tu ząbki uśmiechnięte tutaj ta na dole, a tu jako oko. A tamten motorek był nie z jednym okiem. No. A w ogóle to jest zły. Ale on pasuje do tego, bo to jest, w ogóle nie wiem czy zwróciliście uwagę, on ma głowę jak koło. Widziałeś? Pokaż. Czyli a w ogóle ciekawostka, no. On jest zły. On jest zły? A skąd wiesz? Nie, no Kazum jest dobry. Stąd, że ma żółte oko. Że ma żółte, ale nie, ja mi się wydaje, że nie. Żółte oko jedyne, zawsze jest złe. Uważam minus, że mogła być ta maska opuszczana, nie? Mhm. A nie jest, pewnie Olek się postara, było tak w zestawie dinozaurów. A, no tak, faktycznie. Że można było takie momenty. Dobra. Powiedziałem. Uwaga, 3, 2. No dobra. I nie powiem już tego. Mam nadzieję, że nie powiem. Lecimy z naszym zestawem. Pierwsze co jest, ja Olusiu tu pokażę. Czyli mamy taką wyciągniętą. I w ogóle jeszcze taka ciekawostka, to jest mój drugi pojazd przenośny. Pojazd przenośny. Zobaczcie, on ma tu taką wysuwaną i stąd atakuje wrogów. Tu ma amunicję, się wkłada. Tu. Zaraz Oluś wystrzeli, jeżeli będzie potrafił, chociaż tutaj prosto, czekaj, ale na razie go nie pakuj. O, dobra. Jest i zobaczcie, na przykład ktoś podchodzi, chce zaatakować ciężarówkę, która przybyła na pomoc i strzel, tylko nie trzymaj tego. Uwaga, 3, 2, 1. Bum, nie trafiłeś. Ja sięgnę, synu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że możemy go wyciągnąć i nim sobie czekaj, bo tutaj latać. Bo tutaj jeszcze jak my ciśniemy te skrzydełka, to się wysuwają skrzydła i on może sobie latać. Pierwszy raz tak to jest. Oprócz tego ma kółeczka, więc śmiało może jeździć. Czyli może być pojazdem naziemnym, powietrznym, albo też armatką, taką ala, można powiedzieć, że wodną, którą tutaj... Ale też można mieć taką armatkę, to też fajnie wygląda. To też fajnie wygląda, ale wtedy nie ma jakby kto nią steruje, tak to niby on steruje tu ze swojej bazy, to już bo w tym stateczku ma różne... no, jak to się nazywa? No, deskę rozdzielczą, na której są różne przyciski, pewnie który jeden zwalnia strzał. Jakby nie było. Dobra, to jest zamontowane. Jak się na razie Oluś podoba to? A podoba ci się to? Nie się podoba, bardzo fajnie. Przechodzimy dalej? Przechodzimy dalej. Teraz drugą rzeczą, ja będę, bo za chwilę będziesz wszystko sprawdzał ty i zrobimy też mały konkurs. Oni tutaj nie przecięliśmy. O. I potem... tutaj. A nie, tutaj już nie. Dobra. I tu. W ogóle już to możemy pokazać, to się rusza. To się rusza, ale zaraz wyjaśnimy po co to jest, tak naprawdę. A tutaj się tym rusza. Tak, tu mamy taką jakby wajchę, że nią podrzucamy. Potem będziemy zbierać zinksy. Czekaj. Zinksy na przykład. Nie, ale może być, ale może być tego, wrzucamy. I teraz, bo to jest... Ale, jeszcze zrobić, ale nie wiesz co to, do czego to służy. A ja chciałem wytłumaczyć. Można wyrzucić tak, ale to nie jest po to. To jest po to, żeby zgarniać niedobre zinksy, które niszczą Kaboom City, dowrzucać do tutaj więzienia. Mam nadzieję, że mi... No, wpadł zinks i teraz... O, ten poleciał dalej, to najwyżej go zobaczymy. I tutaj zrobimy taki konkurs, że wysypię trochę naszych zinksów i ta osoba, która więcej trafi większą ilością zinksów, wrzuci ich tu, będzie mogła skorzystać z tego tajemnego przycisku, który spowoduje, że te zinksy zostaną wyrzucone na śmieci. Ale to zobaczymy na końcu, jak zrobimy konkurs. Tu już jeden jest, na razie możemy go wyciągnąć, ale zanim już zacząłeś o tym, no to już kontynuujemy. Ale zanim oprócz tego, jeszcze mamy tutaj, tylko nie wiem jak się pewnie nie jest otwarte, czekaj. A, jest zaklejony, tak myślałem. Żeby nie było znowu śmichów, chichów, że coś
źle robimy, jest zabezpieczoną naklejeczką. Wiesz, Olusiu? I teraz czyn... Poczekaj, jeszcze nie. Jeszcze nie czyn honorów. O! Czyń honory. Otwierasz kabinę. No otwórz. Tutaj za ten... Tu. I do przodu. Otwierasz. I tu możecie posadzić i kazumkidy, i możecie posadzić zinksy. Posadzimy na razie kazumkida naszego. A może to pokażesz? A! Dźwięki! Tak! Tu mamy... Pierwszy dźwięk. Taki policji. Tak jest. Zrobimy drugi jeden... Dźwięk. Dobra, pokazuj. Ja wyłączę na chwilę światło, bo to też jest efekt świetny. No, pokazuj. Zobaczcie to. Czy będzie widać? Gasimy. Tak jest. Jak na, jak w policji albo w karetce. Wszystkie dźwięki. Wszystkie 8. Zapalamy światełko z powrotem. Robi się widno. Jeszcze włączę z tyłu. Posadź go jako kierowcę. Olusiu, Ponczusiu. I wszyscy myślą, że to już koniec, ale to nieprawda. Pamiętajcie, że tu mamy jeszcze, ale to na koniec na zawodów użyje ta osoba, która więcej zingsów trafi. O, ja tu coś widzę. Tu coś wszystko będzie za chwileczkę. Tu też jest zabezpieczony. Postaram się w opisie dać wam przykładowe jakieś linki, jakbyście chcieli sobie zobaczyć, ile on kosztuje. Tak, Olusiu? Jeszcze raz bardzo dziękujemy za prezent dla Olusia. Best toys. I dobra, mam... Teraz tak, z tyłu, tu mamy więzienie. Wiadomo, ładujemy tych niedobrych złoczyńców i wrzucamy ich do więzienia. A z tyłu mamy... No, otwieraj. Z drugiej strony. Zobacz. Taką bazę. Mamy tak dla dobrych, którzy ratują Kaboom City. Dla super finksiorów i dla kazumkida. Czekaj, tak, żebym tu pokazać. O, zobaczcie. Tutaj możemy jednego kazumkida, albo dwa albo trzy zinksiory. A tu jest miejsce, poczekaj. Tu jest miejsce na 6 zinksów. Możemy ich posadzić jakich? Poczekaj, no. Weź jednego zinksa. Albo nie, ja już no zostawię weź tego. No, tego. No. I fajne jest to, że zobaczcie. Czekaj, bo teraz nie widać. Poczekaj. O, przepraszam. Kładziesz tak, sobie zinksa tu, tylko żeby go jeszcze wtopić. O? No nie. O. Bo on ma koła, jest trudniej. Czekaj. Nie, on nie ma wczepu. Ma dziurkę. O. Każdy zinks ma dziurkę. No i zamykamy i on normalnie może sobie tutaj... Tak, on normalnie sobie jakby lewituje, a właśnie po to chciałem powiedzieć, że wyciągnę parę zinksów i pozaczepiamy te zinksy, które będą pomagać w ratowaniu Kaboom City. Co ty na to? Bo jakbyście zawsze się pytacie, znaczy zawsze, ostatnio nie było pytań, ale jakby ktoś się pytał, czy mamy dużo zinksów, tylko że tu jest wszystko, to zobacz, mamy całą skrzynię zinksów ze wszystkich 10 serii, a już wkrótce niedługo będzie 11 i to chyba nawet w styczniu, bo doszły mnie słuchy, że premiera w Hiszpanii nie będzie w lutym, tylko 13 stycznia chyba. A dziś, w sensie, ten miesiąc to jest styczeń. O. Tak. Ten miesiąc to jest styczeń, tak? To w tym miesiącu już zaraz będzie, ale oczywiście w Hiszpanii, bo w Polsce zawsze z półrocznym opóźnieniem wchodzą. Dobra, powiedziałem to znowu, Olek, miałeś mi pilnować, miałem nie mówić. Uwaga. Dlaczego? Ty mnie nie kochasz w ogóle, ty mnie tak mocno pijesz. Takie śmieszne? Dobra. Ja... Nie, naprawdę nie robię tego specjalnie, muszę się odmurzyć. Oduczę. Muszę znaleźć jakieś inne słowo. Oluś, wczepiaj tutaj tylko dobrych. Ten jest dobry. Ten jest dobry. Zinksiorów i finksiorów. Ten jest dobry. Ten jest które dobry. Które będą tutaj ten obsługiwały dobry. Bazę. Dobra. Ten jest dobry. Dobra, znowu ten powiedziałem. Olek, czyń honor. Nie, Olek, uwaga. Poczekaj. Szybko, bo ja... Zinksami. No. Dobra. No, twardeusz wszystkie ze mnie. Dobrze. Wszystkie dobrze? No to montuj ich tutaj. No wszystkie dobre to są. Ale mówiłem montuj. No to ja już pomontuję. No niech będzie. No. Niech będzie. Już chciałem właśnie powiedzieć to słowo znowu, wiesz?
Mam nadzieję, znaczy wydaje mi się, że już powiedziałem raz czy dwa, ale Olek nie zauważył, to jego wina, to są złe. Ten jest dobry i ten jest dobry. Tutaj wczepiłeś trzy złe. A, faktycznie. Faktycznie, ja ciućma. Bo ty mi tak dałeś. No tak, bo cię oszukałem. Oszukałeś mnie? Jednego brakuje. Ja znajduję tutaj. Jednego brakuje. Jednego? Tak? Dobra. Już prawie bym powiedział znowuż. Mamy maskę. Zobaczcie, jak to się prezentuje tu z przodu. Trójeczka siedzi i jedzie na misję, a tutaj sterują dowodą. Baza nie pokazaliśmy jednej rzeczy. A jeszcze jedna ważna rzecz, właśnie. Bo tu jest tajna kryjówka, gdzie się przebiera Kazum Kit. Gdzie go masz? Wyciągnij go z mój drogi przyjacielu i mój synu, najkochańszy, najwspanialszy. Zobaczcie. Postaram się tak, żebyście widzieli. Chociaż teraz nam te zinksy zasłaniają trochę. O tak. Tu jest kabina, w której się pewnie przebiera albo przemieszcza na górę tutaj do swojego pojazdu. Nie, to jest taka kabina, gdzie się uzbraja. Gdzie się uzbraja, a może tak być. Zobaczmy. Niech on wejdzie sobie. Uzbrój się, poczekajcie. Dobra. O, znowu bym prawie powiedział. Słyszałeś? Jest w kabinie. Nie, pojedziemy do i się zatrzymałem. Jest w kabinie. Zamykamy go. On się zbroi i wjeżdża na górę i ląduje tutaj. Tak możemy się oczywiście bawić. Czas na Olusiu Ponczusiu na konkurs. Tylko teraz musimy coś. Aha, już wiemy. Ten, kto więcej zinksów wrzuci. Tyle nie wiem. Nie, no więcej się zbierze. Ten, kto więcej wrzuci zinksów. O, nawet jednego Pikachu mam. Tak trzyma zinksy z innymi. Ale nie, nie tak podjeżdżamy. Ja tłumaczę, objaśnię. Podjeżdżamy, ja widzę to. Uwaga, tam jest pełno złych zinksów i finksów. Ja podjeżdżam, nie rączkami, nie. Tak, podjeżdżamy, możemy sobie przyblokować. I na 3-4 wrzucamy i zobaczymy. Okej, okay. Zanim zaczniemy, zostawcie jeszcze łapeczki w górę i dzwoneczek, bo tu jeszcze musimy odkryć jedną rzecz. Mam nadzieję, że ja to odkryję. Zobaczymy, a nie oszukujemy, Olusiu, musisz się postarać. Olek, podjeżdżasz może w tą stronę, żeby będzie ci wygodnie, to wejdziesz sobie na stół najwyżej. Ja ci pomogę, podjeżdżaj pod te złe zinksy, które atakują Kazum City. Podjeżdżaj. Podjeżdżam, bo tu zobaczył ich. Tu atakujemy. No i teraz, uwaga. Z tamtej strony. Zobaczymy. Z tamtej. Uwaga, 3, 2. Ile trafi? 3. Teraz zobaczymy ja. Tu są 3 w środku. Ja mam 3 punkty. Masz 3 punkty, zobaczymy ile tata. Tata z drugiej strony, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Nie będę wam rączką zasłaniał. Najpierw... Ej, spadajcie stąd! O, jeden dostał. Odleciał. Teraz podjeżdżą tutaj. I o, bym sobie zasłonił. I uwaga, 3, 2, 4. Żeby było więcej niż 3. O! Raz, dwa, trzy, remis. Trzy. No to... Jak trzy? No były 3 twoje i 3 moje, to jest 6. I jest 6. A, to się pomyliło. No i dobra. To... O nie, znowuż to powiedziałem. O, teraz to było mocne. Wcale mi nie boli. Nie boli mnie wcale. Znowu chciałem to powiedzieć. Olusiu, to zróbmy tak. Zrobimy to razem, co? Ty ej, na... nie, mam,
Mam pomysł. No słucham cię. Po dogrywce każdy ma po dwa Zinksy. Nie, to... Tak, dogrywka, zróbmy tak. Piszcie w komentarzu, czy teraz szybko dogrywka, szybko, szybko, szybko. Tak. Nie, zrobimy inaczej. Dogrywka będzie, jak teraz pojawi się 5 łapek, a nie będzie dogrywki, jak pojawi się 5 subskrypcji. Uwaga. 3, 2... Jedna. 3 łapki. 5 łapek, 2 subskrypcje tylko, nie. Kurka, rurka. Okej, okay. No to dogrywka. Uwaga. Sam tego chciałeś. Jest jeden i tata. Jeszcze jedna dogrywka. Jeszcze jedna dogrywka. Trzeba potrenować. Można zrobić tu burdolo. Okej. Dobra, bo mamy pokazać. A znowuż powiedziałem to słowo przecież. Już mnie boli już naprawdę. Dobra. Aha, nie róbcie tego w domu. Ja trenowałem dużo w swoim czasie i jestem twardeusz. Okej. Okay. Olek, czyń honory, niech będzie albo razem na 3-4. Uwaga, poczekaj. Poczekaj, żebyśmy. Poczekaj, żeby to było wszystko. Więcej? Ale nie trzymaj tu rączką, synek. 3, 4. Poczekaj. Nie odkleiłem do końca. Bo tu też było zabezpieczone, zacząłem odklejać. I powiedziałem to słowo i przerwałem dlatego. Okej, okay. Dobra, teraz. Aj, znowuż powiedziałem. Ja cię sunę, który to już chyba 7 raz, uwaga. Ej, napiszcie widzowie w komentarzach, ile tata w tym odcinku powiedział. Dawaj, uderzaj! Au! Dobra. To nie jest śmieszne. Zemszczę się teraz, jestem grzeczny, na niego nic nie krzyczę, udaję, że mi nic nie boli. Mnie tak boli, już nie mogę wytrzymać. Chodźmy ten odcinek, bo zaraz znowu już to powiem. Okej, okay, Olek! 3, 4, Poczekaj. A ja wiem, co tu się dzieje. Tu jest, tu coś się blokuje po prostu. One są nie tyle, że za dużo, tylko że one są gumowe i powstaje opór i dlatego nie chciały wystrzelić. Okej, okay, uwaga! 3, 4. Wow, ale słabo to zrobiłeś, ale jeszcze zrobię raz. Czyste! Pa, pa! Ej, dobre to jest! Jeszcze jest jedna zagadka. Nie wiem, o co tu chodzi. Zobaczy, Olek zauważył, jakby stopy Kazunkida, tylko z ja tym... Ja już to wcześniej założyłem. A nie, można to wyjąć, ale czad! Zobaczy, jeszcze tu możesz... Poczekaj, jakiegoś Kazunkida dodatkowego. Ale tak jak na prawdziwym jest wozie ratunkowym. Tak, jak na prawdziwym wozie. Że się trzymają i trzymają stają. Się i jadą sobie z koksikiem. No czekaj, dobra, mamy tu jednego, tu jeden jako kierowca. I ja cię, ile tu jest potrzeba... Kazunkidów. Na szczęście mamy wszystko. No, ty się nie chwal. Nie mamy wszystkich, bo już zaraz 11, na razie nie będziemy mieli dopiero za jakiś czas, więc bądźcie tak. Czujni, bo z Best Toys robimy wszystko, żeby otworzyć jej jako piersi w Polsce. Super! Wszędzie, a nie, jeszcze tu, na górze. Jeden jest w kabinie, patrz. Jeden jest tu. Jeden tu z boku, jak na wozie strażackim często. Jeden jest tu w kabinie, tutaj pokażę wam. Tu jest w kabinie, poczekaj Olusiu, tu jest w kabinie. I, ale nie Zinksa chciałem, Zinksa tam. Też można Zinksa, ale chciałem Kazunkida jakiegoś. Gdzieś tu jeszcze był jakiś. Bo to przyniosłem pudełko z Zinksami. O, jest jeszcze jeden. Jeden z moich ulubionych, hamburger. Wypadł mały, bo to jest sprawa dla Kazunkidów, a nie dla jakichś małych tam zingsów. Okej, okay, uwaga. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery miejsca i tutaj jakiś zły. O, zinks jest w środku. Fajne, fajna to wyrzutnia, fajny sposób na zbieranie. To chyba tyle, bo zjedzą nas motyle. Dziękujemy wam serdecznie. Bardzo mi się podoba to. Bardzo fajne.
Bardzo, I, bardzo. Oceniamy od 1 do 100 ten zestaw. Nie, od 1 do 10 już nie przesadzałem. Od 1 do 10. No, no to, a ty? Słucham. Ty pierwszy. Ja oceniam na 9. A dlaczego nie na 10? Dlaczego nie na 10? Bo coś bym jeszcze tutaj do bajerzu, na przykład jakiś zjazd, na przykład mogła być jakaś tu rura, że się wypuszcza rurę, zjeżdża stąd. Kumasz? Mhm. Tak jak w strażacy. Ja daję też. Też 9. Moim zdaniem to co ty? Że też taka właśnie by się przydało coś jeszcze, jakiś element zaskoczenia. Ogólnie. Jak moim zdaniem to powinno wyglądać, że no. Zobacz, tu by była jakaś rura, ona by była dotąd i na przykład zobacz. Ale wtedy by to nie mogło się kręcić, bo to chodzi o to, że wiesz, to kręci się w koło i atakuje atakujących, znaczy bronisz się przed atakującymi. Tutaj to by było na przykład, albo tutaj. Nie, to mogłoby być tak, że to by było zaczepiane i jak chcesz zjechać, to odczepiasz, wysuwasz, stawiasz i on by zjeżdżał na sam dół. A wiesz, jaki ja miałem pomysł, że zobacz, tutaj jest to, takie metalowe, w sensie takie plastikowe. I tak normalnie zinks, tam są wczepy na zinksy i na kazunki. Aha. No dobra, ogólnie bardzo dużo przestrzeni, bardzo dużo fajnych pomysłów. Jeszcze nie pokazałem, że tu są takie schodki z tej bazy, której on wychodzi. I mogłyby być na przykład jakieś dodatkowo naklejeczki, nie? Żebyś sobie samemu coś nakleić, nie? Ale i tak jest, uważam, czadzior. Też udał im się zestaw. Ale mimo wszystko wieża treningowa chyba była bardziej dobajeżona, nie? Mhm. Trochę więcej rzeczy było. Ale moim zdaniem to lepsze. To lepsze? Tak? Naprawdę? No to dobrze. No to mamy opinię. Jest rewelacyjna. Mimo, że nie jest to sponsorowane. Mamy nasza szczera opinia, ale może nie zupełnie szczera, bo my lubimy Super Finksy i Super Zinksy, prawda? No to tyle, bo zjedzą nas motyle. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiamy jeszcze raz. Szczęśliwego nowego roku w nowym roku. Zdrówka wam życzymy i mi też życzę. Tak? No to pa!